Moi drodzy, chyba czas w końcu przyznać się i powiedzieć: przegrałem! Przegrałem ze sztuczną inteligencją. To już jest koniec. To jest koniec wszystkich fotografów, rysowników i wszelkiej maści artystów. Komputery wygrały, moi drodzy. Świat nieubłaganie zmierza ku fabule z Terminatora albo z jakiegoś Matrixa. Sztuczna inteligencja wygrała. Wygrała z powodu tego programu. Otóż, moi drodzy, chodzi o to, aby w lewym okienku namalować jakiś krajobraz, który chcielibyśmy namalować, a sztuczna inteligencja w prawym okienku zrobi tak, że ten krajobraz będzie wyglądał jak zdjęcie. Nie wierzycie? Zróbmy sobie tapetę z Windowsa, co? Zróbmy sobie tapetę z Windowsa. Mamy tutaj, zobaczcie, różne jakby mazaki. Mamy mazak nieba, mamy mazak chmur, mamy mazak pagórków, góry, wody, błota, mgły, śniegu, morza, rzeki i tak dalej, zaraz to wszystko przetestujemy, ale pokażę wam, o co chodzi. Mamy piękne niebo, narysujmy sobie tapetę z Windowsa, co wy na to? Taka ta tapeta niebieska, niebieskie niebo, zielony pagórek z Windowsa XP, każdy z nas kojarzy, prawda? Przepiękna górka, wszystko jest w jak najlepszym porządeczku. Tam za tą górką jeszcze była chyba druga górka. Proszę bardzo, uwaga, puszczam myszkę. Przecież to jest zdjęcie! Przecież to jest zdjęcie! Jak to możliwe? Poczekajcie, to nie wszystko, to nie wszystko. Ja wam tu jeszcze pokażę, zobaczcie. Chcecie mieć jeziorko na samym środku tego pagórka? Nie ma najmniejszego problemu, proszę bardzo. Zróbmy sobie jeziorko na samym tutaj dnie tego pagórka. Proszę bardzo. I mamy jeziorko. I co? Czemu to tak wygląda? Czemu to jest takie realistyczne? Ja się pytam, dlaczego to wygląda dobrze? I to nie wszystko, poczekajcie, poczekajcie. Mój trigger tutaj jeszcze sięga dalej, patrzcie na to. Możemy sobie zmienić różne wariacje. Możemy mieć taki pagórek z wodą, możemy mieć taki dobra, ten nie wygląda dobrze. Okej, tutaj pominiemy to. Ale możemy mieć taki pagórek z wodą, możemy mieć taki pagórek z wodą, możemy mieć taki pagórek z wodą. I to jeszcze nie wszystko, bo mamy różne style. Możemy mieć na przykład nocne zdjęcie z pagórka. Tutaj coś chyba dziwnego się zrobiło. Możemy mieć takie jakby o poranku. Możemy mieć gwieździste niebo. Możemy mieć zachód słońca. Tu też coś się dziwnego dzieje. Dobra, tutaj coś... Nie wszystko wygląda tak, jak powinno, ok? Ale mamy różne style i możemy sobie po prostu... Po co jechać gdzieś? Chcecie jechać na wakacje? Nie wiem, chcecie zobaczyć Wielki Kanion w Ameryce? Po co, skoro możecie go sobie narysować i będzie wyglądało lepiej niż jakiekolwiek zdjęcie, które zrobicie z tej wycieczki, ha? Ale dobra, Czoklet, uspokój się, wszystko jest w porządku. Przetestujmy, co my tu w ogóle możemy takiego ciekawego zrobić. Zrobiliśmy sobie na razie tylko jedno bajorko. Proszę bardzo, możemy mieć mgłę, śnieg, rzekę. Spróbujmy zrobić rzekę, co wy na to? Żeby z tego bajorka tutaj odchodziła sobie rzeka, proszę bardzo. O, coś takiego? To nie wygląda jak... Czemu to wygląda, jakby tu było... Halo? No dobra, powiedzmy, wygląda jak powiększone jeziorko. Niekoniecznie o to mi chodziło, ale może być. Kwiatki. Zróbmy tu kwiatek, tutaj. To nie wygląda jak kwiatki, to wygląda jak jakieś krzaki. Halo, czy możemy zrobić, żeby te kwiatki zakwitły? O, to wygląda całkiem ładnie. Mamy tutaj, zobaczcie, piękne kwiatki, ale coś mi się nie podoba z tą rzeką. Wiecie co, ja tą rzekę troszeczkę zasłonię. Możemy ją zasłonić troszeczkę trawą, proszę bardzo. Zasłońmy ją o tutaj trawą. O, wygląda jak troszeczkę mniejsza rzeka, spoko. Czy to jest trzcina? Oto, straw. To jest chyba trzcina. Zróbmy trzcinę po drugiej stronie rzeki. O, proszę bardzo. O, przestało wyglądać jak rzeka, wygląda bardziej jak jakieś bagienko, ale może być. Za jeziorkiem zrobiłbym... O, możemy zrobić drzewa, słuchajcie. Za jeziorkiem niech będą drzewa, proszę bardzo. O, no, troszkę drzew się zrobiło, może być. Chociaż powiem wam, że to teraz chyba w tym pierwszym wariancie wygląda lepiej. A spróbujmy coś innego. O, ten wariant wygląda ładnie. Tutaj nadal coś się dziwnego dzieje, ale wybierzmy sobie może... Może ten wygląda tak w miarę realistycznie.
Co my możemy tu więcej zrobić? Troszeczkę piasku. To może tutaj, w tym kawałeczku ziemi niech będzie trochę piasku. Proszę bardzo, mamy plażę, możemy sobie odpoczywać. Kamienie, dajmy kilka kamieni na plaży, proszę bardzo. Kamień. To nie wygląda jak kamień. Czy możemy taki wielki kamień postawić gdzieś? Na przykład tutaj na widoku na froncie. Wielki kamień niech leży, proszę bardzo. Leży wielki kamień, słuchajcie. Może tutaj jeszcze kamień zróbmy. O, kamień leży. Leżą dwa kamienie obok siebie, dobra. Co jeszcze? Stone wall. Możemy mieć taki górski jakby spadek tutaj. Poczekajcie. Czy ja dobrze rozumiem? Stone wall. Tak, zobaczcie, możemy mieć dziurę w skale. Okej, a jakbyśmy zrobili, że ona tak tutaj trochę wystaje w niektórych... No właśnie, chcieliście pojechać do, nie wiem, do Arizony, na przykład do Stanów Zjednoczonych, popatrzeć sobie na skały? Po co, skoro możecie mieć dużo ładniejsze skały teraz, w tym momencie tutaj, co? Zobaczcie. Tapeta na telefon, proszę bardzo. Dobra, wiecie co, nie, ja się muszę uspokoić, ja muszę na spokojnie do tego podejść. Zróbmy sobie coś bardziej przyjemnego, na przykład mamy tutaj morze, zróbmy krajobraz morski, prawda? Morze, fale, spokój, morze można bardzo łatwo namalować sobie w jakimś Photoshopie czy w czymś. Jak ja mam z tym jakkolwiek konkurować, co? Jak ja mam z tym konkurować? Zróbmy mgłę. Czy możemy zrobić, że morze jest zamglone? No, tak słabo. A możemy zamglić jeszcze bardziej? Dobra, to nie wygląda jak To wygląda jak zamglone morze. I to wygląda jak zamglone morze. What? Okej, zróbmy morze z małą wyspą na środku. Zróbmy małą wysepkę. Proszę bardzo. Pyk. A... To nie wygląda jak mała wysepka. Coś zepsuło. O, to wygląda jak mała wysepka. O, to wygląda jak mała wysepka. Dobra. Na tej wysepce możemy zrobić bardzo dużo roślin. Proszę bardzo. Jest bardzo dużo roślin. Wybudujmy wulkan na szczycie tej wyspy. Czekajcie. Na szczycie wyspy będzie wulkan. Uwaga. Boom. Wyspa wulkaniczna. Mako. H2O wystarczy kropla, proszę bardzo. Doskonale. Ale dobra, słuchajcie, ja chcę zrobić coś fajnego. Chcę spróbować zrobić coś naprawdę fajnego. Mamy niebo. Zróbmy sobie coś takiego, bo tu w ogóle można robić warstwy. Tego wam jeszcze nie pokazałem. Zróbmy w oddali góry, ok? Zróbmy góry w oddali, proszę bardzo. O, coś takiego. Wow. Mamy góry w oddali i to nie byle jakie góry w oddali. O, te są jeszcze ładniejsze. Dobra, mamy góry w oddali, zróbmy kolejną warstwę i przed tymi górami będą jakieś mniejsze pagórki, proszę bardzo. Tak jak zrobiłem to wcześniej, mamy ładne pagóreczki. Bum. No, to wygląda jakby to jakieś miasto było zamiast pagórka, ale poradzimy sobie z tym. Wypełnijmy te pagórki trawą. O, ten tu pagórek będzie taki ładny, trawiasty. O, piękna trawka, to w tle nadal wygląda jakby tam jakieś miasto było, więc zróbmy zamiast miasta w tle po prostu dużo lasu. Oto wszystko będzie pokryte tutaj drzewami, proszę bardzo. O! Powiem szczerze, że to nie wygląda tak jak chciałem. Co jeśli zmienimy... O to mi chodziło, dobra. Czyli trzeba było po prostu zmienić sobie troszeczkę wariant. Okej, w takim razie te pagórki mogą tu się troszeczkę zmieniać, żeby były troszeczkę ciekawsze, proszę bardzo. No spójrzcie tylko na to. Zróbmy sobie jakieś chmury, co? Żeby to wyglądało tak bardziej realistycznie. Zróbmy jakąś tutaj chmurę taką w miarę realistyczną. Come on! Ja! Nie, jeszcze możemy w tle jakieś chmurki porobić i te chmury nawet rzucają cień na te góry. Zobaczcie, te góry są w cieniu tych chmur.
W takim razie zróbmy może jezioro. Zróbmy jezioro na środku tych pagórków i tam w oddali też można jakieś jezioro zrobić. To może dodajemy trochę śniegu na tych górach. Co wy na to? O! Niech szczyty będą trochę bardziej ośnieżone. O! Proszę bardzo, bo to będą takie, wiecie, Himalaje powiedzmy. Ośnieżone szczyty. Możemy zrobić trochę górzystego terenu, proszę bardzo. Zrobicie kiedykolwiek takie zdjęcie? Dobra, prawdopodobnie niektórzy z was zrobią, bo się na tym znają, ale ja bym nie zrobił, dobra. No dobra, ale ostatnia praca chciałbym, żeby była jakaś taka troszeczkę dziwniejsza. Spróbujmy zrobić jakiś eksperyment, słuchajcie. Zróbmy sobie eksperyment, na przykład takie coś. A to już zaczyna wyglądać trochę mniej jak krajobraz. Poczekajcie, czekajcie, czekajcie. Ogarnijmy to, wypełnijmy to zielonym kolorem i... Okej. Dziwne. Bardzo dziwne. Bardzo dziwne. Dobra, niech takie będzie. Niech takie będzie. To wygląda bardzo niepokojąco. Zróbmy w takim razie tutaj jeszcze góry. Takie bardzo dziwne. O! Hej, to nie wygląda tak źle. To nie wygląda tak źle. Trochę się kominy robią zamiast tych gór. Ale może być. Może być, proszę bardzo. Wyszło coś, co mogłoby istnieć. Czy możemy zrobić trochę śniegu? Nie, śnieg jest zwykły, śnieg jest nudny. Nie robiliśmy błota. Jak wygląda błoto? Proszę bardzo. Aha, takie rozjeżdżone od samochodów błoto, to nie. Żwir jak wygląda? Proszę bardzo. Namazajmy tutaj żwiru. Żwir wygląda w ten sposób. No okej, okay, a piasek? Bardzo podobnie. Pyk. Czy możemy tutaj zrobić jakąś taką piaszczystą drogę? Niezbyt. To zróbmy wodę tutaj. Wielkie jezioro. Wielkie, przeogromne. Czy możemy zmienić w ogóle styl? Okej. Okay. O, dobra. Pamiętacie, jak mówiłem, że to wygląda nierealistycznie? Teraz wygląda jak coś, co naprawdę można by zobaczyć. Skoro mamy wodę, to może zróbmy rzekę. Poczekajcie, zróbmy taką dosłownie maluteńką rzekę. Nawet mam zbyt mały tutaj... O, mała rzeka, która sobie płynie. A, to nie wygląda jak rzeka. To nie wygląda jak rzeka, ale może być. W kolejnej warstwie dodajmy trochę mgły. Trochę, to znaczy bardzo dużo mgły. O! Jak z jakiegoś Silent Hilla i dużo chmur takich nieprzyjemnych. To nawet nie wygląda jak chmury. Come on! Come on, man! Come on! No ale dobra, słuchajcie, tutaj się bawię. Mógłbym się tutaj bawić jeszcze 3 godziny, a nie o to chodzi. Chciałem wam pokazać, że takie coś w ogóle istnieje. Jeśli macie komputer z kartą graficzną RTX, to z tego co wiem, możecie sobie ten program zainstalować za darmo. Więc możecie sami się pobawić, plus chyba istnieją jakieś generatory online, w których można sobie tego typu rzeczy zrobić, więc też możecie się pobawić. A to by było tyle. Idę. Zbankrutowałem jako rysownik, czy jako osoba robiąca cokolwiek tutaj kreatywnego. Nie mam już pracy, sztuczna inteligencja ukradła mi pracę, więc pozostaje mi narzekać na komputery. Muszę się troszeczkę bardziej zgarbić, teraz będę chodził od znajomych do znajomych i mówił: ach, te komputery zabrały mi, bo kiedyś to było rysowanie krajobrazów, teraz tak naciskają guziki tylko i to się wszystko robi samo. Poczułem się bardzo stary. Do zobaczenia w kolejnym. Cześć!